ponad 1 600 000 zł. Tyle pieniędzy zamierza wydać ratusz na cyfrowy rozwój samorządu. Przede wszystkim wreszcie do urzędniczych gabinetów trafi sprzęt komputerowy, który odpowiadał będzie współczesnym potrzebom. Sprawność nowych urządzeń przełoży się na efektywność pracy urzędników, a ta na bezpieczeństwo ich pracy oraz większą sprawność w obsłudze mieszkańców i przedsiębiorców, uważa Kamil Schnell, naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta Komunikacji Społecznej i Promocji. Wsparcie w postaci nowego sprzętu komputerowego trafi również do miejskich jednostek. Skorzysta m.in. Oświata, Suwalski OSIR czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zyskają też mieszkańcy, którzy nieraz już sugerowali, by w mieście powstał rodzaj podatkowego portalu. Oczywiście mowa o podatkach lokalnych. Jak nas poinformowano, ze środków pozyskanych z programu operacyjnego Polska Cyfrowa sfinansowany zostanie taki system elektronicznej informacji. W planowanym portalu będzie można nie tylko dowiedzieć się wszystkiego o lokalnych podatkach i opłatach, ale także sprawdzić stan swoich zobowiązań wobec samorządu. Z pewnością narzędzie to ułatwi życie mieszkańcom, którym informatyzacja ratusza oraz podległych mu jednostek bardzo przypadła do gustu. Co ważne, z miejskiej kasy do realizacji tego ambitnego zadania nie trzeba będzie dokładać. Wszystko zostanie sfinansowane ze środków europejskich.